Stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zebrały, a polski alarm smogowy poddał analizie dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza na terenie naszego kraju. Okazuje się, że na czarnej liście miast o największym stężeniu rakotwórczych związków suwałk nie znajdziemy, a w zestawieniu miast o najczystszym powietrzu zajmujemy piąte miejsce tuż przed Białym Stokiem. Oznacza to, że poziom dopuszczalnego zanieczyszczenia przekracza u nas dozwolone normy, choć w coraz mniejszym stopniu. Trzy lata temu na tej samej liście zajmowaliśmy dziewiąte miejsce. Zgodnie z najnowszymi danymi obejmującymi pomiary z 2016 roku, jeśli chcemy oddychać świeżym powietrzem, zdecydowanie nie powinniśmy odwiedzać Śląska, Małopolski i województwa łódzkiego. Nieco lepiej wygląda sytuacja w Warszawie, ale i tam średnie stężenie pyłów bardzo dalekie jest od doskonałości. Wybierając się na ferie zimowe czy urlop, zdecydowanie kierujmy się do miast nadmorskich, Gdyni, są Kopotu szklarskiej poręby, które pod względem czystości powietrza mają się lepiej odsuwał. Stacje pomiarowe dostarczyły też istotnych danych o liczbie dni, w których norma jakości powietrza nie powinna zostać przekroczona. W Polsce nie powinna ona przekraczać 35 dni. Najgorsze pod tym względem okazały się Kraków, opoczno i wodzisław Śląski. Najlepsze biały stok i właśnie Suwałki, które przekraczając normę o 3 dni, awansowały niemal na szczyt listy. Głównym źródłem rakotwórczych związków od lat są gospodarstwa domowe używające do ogrzewania starych urządzeń grzewczych opalanych węglem. Wśród najszkodliwszych związków jest benzoapiren. Obowiązująca norma to średnioroczne stężenie 1 ng na metr sześcienny. W Suwałkach jest 1 i 1 Dlatego miasto okazało się najlepsze, wysuwając się tym samym na pierwsze miejsce w zespołu. Stawieniu, również przed białym stokiem, olsztynem, koszalinem i płockiem. Wyniki wskazują na sporą poprawę jakości powietrza, z czego możemy się tylko cieszyć.